Dzień dobry w kolejnym filmie z serii Żyj Mocno. Jak widzicie, dzisiaj jestem w całkowicie innej scenerii. Nie jestem w swoim biurze w Krakowie, tylko przyjechałem na 3 dni do Warszawy. Wczoraj tutaj, czyli w hotelu Moxie, pracowałem praktycznie przez 8 godzin w lobby hotelowym, dlatego musicie zobaczyć, jak wygląda ten hotel, dlatego że jestem nim praktycznie zachwycony. Także zobaczcie, jak wygląda hotel. Tematu dzisiejszego filmu, czyli dlaczego nie jem przez 18 godzin w ciągu doby. Na samym wstępie muszę zaznaczyć, że nie jest to coś, co ja polecam. Po pierwsze, nie jestem dietetykiem, a po drugie, każdy powinien znaleźć własny sposób odżywiania. Warto też zaznaczyć, że to, jak się odżywiam i sposób mojego odżywiania przyniósł mi najgorszą formę w życiu, jak i najlepszą formę w życiu. Dlatego, że odżywianie, sposób odżywiania nie jest tak ważny jak przede wszystkim to, co jemy i co robimy. Dlatego ja wam tutaj przedstawię to, w jaki sposób ja się odżywiam. Może być to dla was inspiracja do poszukania, do dowiedzenia się trochę więcej. Jeśli chcecie o tej diecie wiedzieć więcej, to bardzo dużo napisałem we wpisie na swoim blogu, gdzie rozłożyłem tą dietę na czynniki pierwsze i tam naprawdę znajdziecie praktycznie wszystko o intermittent fasting, bo tak się nazywa ta dieta, czyli popularnie zwane IF. Nie lubię określenia głodówki, dlatego że ja nie głoduję, może nie jem, ale ja się nie czuję głodny, więc nie lubię tego określenia, szczególnie, że to określenie jest dość pejoratywne i źle się kojarzy. Ja jestem na IF-ie, czyli intermittent fasting, jem w oknach żywieniowych, więc przechodząc już do tego, dlaczego nie jem przez 18 godzin w ciągu doby. Otóż, śmieszne jest to, że teraz czytam książkę Tima Ferrisa w Narzędzia Tytanów, o ile dobrze pamiętam tytuł, w którym Tim pisze, że osoby po 40 roku życia w 80% w jego wywiadach, a przeprowadza wywiady z najznakomitniejszymi sylwetkami dzisiejszych czasów, nie je śniadań. Czyli 80% osób nie je śniadań. No coś może w tym być, jest to na pewno ciekawe. Więc przechodząc już do samego IF-a. Nie jem 18 godzin w ciągu doby, czyli jem przez około 6 godzin w ciągu doby. I teraz IF ma różne odmiany. Ma odmianę łagodniejszą, czyli odmiana łagodna to będzie jedzenie przez 8 godzin w ciągu doby, czyli powiedzmy nie jem do godziny 12 i od 12 jem do godziny 8 wieczór. Jak widzicie, no nie jest to aż tak straszne. Później z 8 może być 6 godzin, czyli to nad czym ja jestem. Ja nie jem do godziny mniej więcej 15. O godziny 15 zjadam swój pierwszy lekki posiłek. Później wracam do pracy. Pracuję do godziny znów 18-19. Idę na trening i po treningu o godzinie 20-21 zjadam resztę posiłków. Oczywiście nie jest to mega sztywne, bo nie ma co dać się zwariować. Nie chodzi o to, żeby to było co do minuty, ale mniej więcej, żeby to okno jakby funkcjonowało. Ale byłem w swoim życiu i to też był okres, kiedy byłem w najlepszej formie w swoim życiu, ale nie dlatego, że stosowałem ten sposób odżywiania, tylko po prostu jadłem lepiej, a przede wszystkim więcej trenowałem, bo trenowałem wtedy po 4 godziny na dobę. I wtedy jadłem przez 4 godziny i też jadłem najwięcej, bo jadłem wtedy 4000 kalorii w ciągu 4 godzin. Więc jak widzicie, sposób odżywiania jakby nie wpływa. No, tak naprawdę najprostsze, co wpływa na to, jak my wyglądamy, to jest deficyt kaloryczny. Wtedy byłem na 4000 kalorii, bo trenowałem 4 godziny dziennie i wycinałem się, chudłem, wyglądałem naprawdę zajebiście. A teraz jem 2000 kalorii i nie wyglądam tak jak wtedy, więc jem połowę mniej, ale też połowę mniej się ruszam, dlatego że większość czasu w ciągu doby spędzam przed komputerem, trenuję godzinę do półtorej godziny w ciągu doby, czasem moje dni są aktywniejsze, kiedy poruszam się i wykonuję 10 tysięcy kroków, a czasem zdarzy się, że tych kroków wykonam tylko 3 tysiące. Więc jakby tutaj nie ma zależności od sposobu odżywiania, nie ma od tego jakby
jak jemy, tylko co jemy i jaki mamy deficyt kaloryczny, ile się ruszamy. Jakby wracając do samego IF-a, najczęstsze pytanie jest takie, jak ja to wytrzymuję. No otóż jakby dla mnie jest ten sposób dobry, ponieważ przede wszystkim ja rano wypijam kawę, dlatego że do tego okna możecie pić płynów ile chcecie, oczywiście te płyny są niekaloryczne, czyli nie zawierają kalorii, jest to woda, kawa i tego typu płyny. Wypijam kawę i po prostu startuję z dniem. Gdybym zjadł śniadanie, to najpewniej bym się czuł senny, więc ja nie potrzebuję śniadania, żeby wystartować, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, które bez śniadania nie potrafią zacząć dnia i to, że ja w taki sposób się odżywiam, nie znaczy, że ty się musisz w ten sposób odżywiać. Jeśli ty uważasz, że powinieneś 8 posiłków dziennie, no to jedz 8 posiłków dziennie, jeśli się czujesz dobrze. Ja się czuję dobrze, jeśli jem przez 6 godzin w ciągu doby, tak naprawdę jem 2 posiłki, jeden mniejszy i drugi to jest praktycznie 1500 kalorii w jednym posiłku, więc jakby nie namawiam do tego. Jakby moje podstawy do tego, żeby sądzić, iż ta dieta jest dobra, jest przede wszystkim to, że przez ileś tam tysięcy lat w ten sposób się odżywialiśmy. Wychodziliśmy rano na polowanie, wracaliśmy i jedliśmy. Nigdy nie było tak, że otwieraliśmy sobie lodóweczkę i tam było wszystko wypełnione jedzeniem i sobie braliśmy. Uważam, że nasz żołądek powinien odpoczywać. Zaznaczam, to ja uważam, że nasz żołądek powinien odpoczywać i nie powinniśmy go obciążać cały czas, no bo jeśli zaczynamy dzień o 6 rano, jemy o 6 rano, później jemy do samego wieczora, śpimy po 6 godzin niekiedy, może niektórzy po 8, wstajemy, znowu jemy, no to ten żołądek on cały czas pracuje. Uważam również, że jakby czas, w którym organizm nie je, to jest też czas samoleczenia, to jest czas, kiedy te komórki wszystkie mogą się oczyścić. Też badania wskazują na to, że poziom testosteronu osób, które stosują IF, jest wyższy. Nie wiem jak te badania teraz, dlatego że to są badania sprzed wielu, wielu lat, więc jakby nie upieram się, że tak musi być. Mówię tylko, co ja się dowiedziałem i co ja o tym myślę. Więc jeśli chodzi też o osoby, które żyją najdłużej, to są osoby, które się nie przejadają. Osoby, które żyją po 100 lat, albo i nawet więcej, to są osoby też, które w swoim życiu przeszły jakieś tam okresy głodówki. No wiemy, mieliśmy czasy takie, jakie mieliśmy, teraz jest całkowicie inaczej, więc kiedyś to wszystko się zmieni. Pamiętajcie, że do niedawna wszyscy sądzili, że słodziki są złe, a ostatnie badania dowodzą, że słodziki wcale nie są dla nas takie złe. Więc rozsądek przede wszystkim i to, jak my się czujemy, czyli dostosujcie swój sposób odżywiania. Dostosujcie to, co jecie, jak jecie, ile trenujecie do siebie, bo każdy jest inny i to, że pan X czy pani Y w telewizji, na Instagramie czy gdziekolwiek indziej dobrze wygląda i robi to i to i to, to nie znaczy, że jeśli wy to będziecie robić, to też będziecie dobrze wyglądać i też będziecie się dobrze czuli. Także no ja jestem freakiem, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o poszukiwanie informacji. Ostatnio natknąłem się na artykuł na temat samoleczenia i myślę, że tutaj też bardzo mocno w ten temat się zagłębię. Jednak znowu wracając do IF-a, tak jak mówiłem, nie czuję się głodny w ciągu dnia, pozwala mi to tak naprawdę lepiej funkcjonować. Ostrzej wtedy myślę, kiedy nie jem. Później jem ten pierwszy posiłek, to jest też dla mnie taka przerwa w pracy i jestem w stanie później wrócić z powrotem do pracy, trening, no i po treningu już zjadam, no ale oczywiście po treningu, jeśli zjem te wszystkie posiłki, to już nie jestem w stanie funkcjonować, ponieważ jestem po całym dniu pracy, jestem po treningu i zjadam bardzo dużo posiłków, więc jedyne co mi pozostaje, no to pójście spać. Kiedy miałem okno 4-godzinne, to wyglądał mój dzień w ten sposób, że rano szedłem na zajęcia, prowadziłem zajęcia jako trener. Później o godzinie 12 mniej więcej miałem drzemkę w ciągu dnia. O godzinie 14 szedłem na trening. Kończyłem trening o godzinie 17-18. Wtedy zacząłem jeść i jadłem do godziny powiedzmy tam 22. Zadałem to 4000 kalorii. Zdarzało się, że jeszcze w tym oknie żywieniowym zdarzał mi się jakiś trening wieczorny. No ale po zjedzeniu tych 4000 kalorii w oknie 4-godzinnym też praktycznie mnie ścinało i szedłem spać. Problemy żołądkowe? Nie mam problemów żołądkowych. Nigdy nie miałem na tej diecie problemów żołądkowych. Czuję się bardzo dobrze. Czuję, jak ten organizm przez cały dzień się oczyszcza. Tak? On z siebie wszystko wyrzuca i z lekkim żołądkiem jem pierwszy posiłek i po prostu no, czuję się bardzo, bardzo dobrze.
Także to tyle jeśli chodzi o EF, dlatego że tak jak powiedziałem, we wpisie na dole znajdziecie praktycznie wszystkie informacje, łącznie z moimi zdjęciami, jak wyglądałem przed, jak wyglądałem po, w trakcie, co robiłem. Wszystkie informacje, które też mi ludzie zadawali przez lata, no bo ten kto mnie zna, no to wie, że ja na tym EF-ie jestem od 5 lat, więc czasami ludzie pytają, czy ty nadal jesz w zwariowany sposób. Tak, nadal tak jem, bez względu na to, co robię i jak to robię, dlatego że to jest mój sposób na życie i zachęcam was do tego, żebyście znaleźli swój sposób na życie. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, jeśli film się podobał, to oczywiście łapa w górę. Zapraszam do subskrypcji. Ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że przez ostatni tydzień film się nie pojawił, jednak było to kupione bardzo dużą ilością pracy, więc wracamy do regularnego wrzucania filmów. Mam dla was naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych treści. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie zobaczycie, że robię coś ciekawego, przynajmniej mi się tak wydaje. Wrzucam zdjęcia całkowicie inne niż to, tego się oczekuje na Instagramie, niż zdjęcia, które ja wcześniej wrzucałem. Seria się nazywa Prawdziwe Życie. Do zobaczenia w następnym filmie.